No to w takim razie, zanim przejdziemy do tego projektu uchwały, o którym już tutaj rozmawialiśmy, tutaj do tego projektu także został dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4. Ten wniosek spełnia wymogi regulaminowe. Jeżeli ktoś z Państwa radny w sprawie tego wniosku chciałby zabrać głos, to proszę. A jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym wniosek został przyjęty. Przechodzimy do procedowania projektu uchwały. No, w zasadzie on w całości został już omówiony podczas sprawozdania z działalności Komisji Edukacji. Treść jest następująca. Paragraf pierwszy. Rezygnuje się z zadania pod nazwą zmiana skrawki okiennej w przedszkolu ulica Biliaka 17, a kwotę 27 tysięcy złotych przeznacza się na zadanie pod nazwą remont podjazdu gospodarczego wraz z składami towarowymi głośnymi, rampą ładowcą w przedszkolu nr 6, ulica Biliaka 17. Ja tylko jeszcze zwrócę uwagę głównie panu przewodniczącemu, ale i radnym z Komisji Edukacji, i tak my procedujemy to teraz na sesji, wszyscy Państwo jesteście i podejmujemy uchwałę wspólnie i dyskutujemy i można składać poprawki. Także tutaj no, w żaden sposób jak gdyby w mojej ocenie kompetencje Komisji Edukacji nie zostały naruszone. W takim razie otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę. Nikt. To jeżeli nikt, no to tak jak przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w tej sprawie, proszę powiedzieć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została podjęta.